Cześć, siemano, witajcie z tej strony, Mister Adam 15. Witamy na serii Sąsiedzi, jest ze mną Tamas. Dzień dobry. Boluś. Cześć. Jak miło, gdy mówię do nich, a oni odpowiadają w tej samej sekundzie. To mi się podoba, już dzisiaj miałem takie problemy, że mówię, a nikt mi nie odpowiada. Dlatego jest... Ty mi też nie odpowiadasz od samego początku. Dzień dobry. Jak widzicie, mój piękny New Holland stoi na sklepie. Lepiej, że coś fajnego do koparki chłopaki. Nie. Nie sprzedaję go. Sąsiad tam wariuje, czyli coś znowu kupuje. Ja to mogę wam pięki wycinać, tylko musicie mi płacić. Do koparki? Do ładowarki sobie kupiłem takie na przykład. To przyjedź. A, to, ty wariacie. Ile obierzesz od pnia? Stówę. Stówę od pniaka? Interesujące. Poczekaj. Oni się tam targują, a ja sprzedaję. Jak widzicie, mój piękny siewniczek, który mi służył od początku. No stówę, bo mniej się nie da. Dziękujemy serdecznie mu. Porobił co miał porobić, ale popełniłem już malutki błąd z bizonem, że nie sprzedałem go od razu po żniwach i straciłem dużo pieniędzy, bo to z dnia na dzień te maszyny, wiadomo, się starzeją i coraz mniej pieniążków dostajemy, więc wchodzimy i sprzedajemy za 10 tysięcy. Mówiliście, żeby naprawiać te maszyny i nieraz... Siewnik. Nieraz to oczywiście sprawdzałem, ale ta cena naprawy tu nie zwiększa się aż tak dużo, żeby to było jakoś opłacalne. Tak szczerze to zarabiamy może na tym 20-30 euro. Niestety jeszcze jeden odcinek. Więc piszcie w komentarzach, że to jakoś mega dużo daje, ale bez przesady. Zarobiliśmy 18 tysięcy na tym siewniczku. Mamy 186 tysięcy i bardzo mnie to tego cieszy, bo w tym momencie nadal mamy na kombajn. To jest najważniejsza rzecz. A w tym odcinku, jeżeli siewnik oczywiście sprzedaliśmy, to przydałoby się sprawdzić nowy zestaw na kolejny sezon. Na testy, tak, wypożyczam na testy, sprawdzam go, bo i tak w następnym sezonie ten siewnik będzie u mnie, ale chcę sprawdzić, czy on się nada w tym momencie, dlatego bierzemy i jest to oczywiście Waderstad Rapid, jest to naprawdę fajna wersja, ale naprawdę ulepszona. I zaraz wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Kolor podstawowy, wszystko podstawowe, ale najważniejsze, że jest to wersja 6 i 8 metrowa. Tu oczywiście używamy szóstkę, to jest wiadomo. Ale tu najważniejszą rzeczą w tym momencie jest wersja taka, że no, jeszcze będzie... To jeszcze dobrałem, jak coś upaki. Przyjmujcie się. No. Świr. Do widzenia. Tylko by dorzucał. Wersja oczywiście z dodatkowym zbiornikiem na nasiona i to jest najważniejszy, czyli właśnie z nawozami. Ten podsiewacz jest najważniejszy. Uwaga, chłopaki. Biorę tą mniejszą wersję. Zielnie. I oczywiście wypożyczamy, bo w tym sezonie... Zaraz rozwali serwer jak coś. Co to właśnie zaraz? Masz? Boże, Ale ja drzewo jeszcze kupowałem do tego, więc ja też miałem laga. Dzięki. Kupowałeś drzewo, to ja mogę ci sprzedać. Nie, kupowałem ten siewnik. No wszystko, 30 rzeczy w jednym. O, odpalamy New Hollanda i lecimy. Piękny Waderstad pod siewaczem, wreszcie porządna rzecz i liczę, że się spiszę na te ostatnie moje siewy, bo ja już mam ostatnie 3 pola do siewów i wtedy by było to na... O, aż mnie przesunęło. Ty, Tanas, wynajmę cię do pięków, ale zapłacę ci 300 za 4 pięki. Dobra, ale targowisko tam na pełnej, chłopaki, ty. No tak, żeby tu poczekaj, jechać, wracam się. Zaraz przyjadę, bo to akurat muszę się wracam się na sklep, tu jest mój błąd. Wróciłem jeszcze jedno drzewo, tak. Pasuje mi akurat. Oczywiście jadę blisko na pole, więc kupię sobie właśnie jeszcze worki z nasionami. Tak, oczywiście kupujemy. Myślę, że 2 sobie kupię. I skończarstwo, ja 3-metrowym sieję. Życie. 4. Ale zobaczysz, jak pewnie będziesz jechał na gospodarstwo, a 15 ludzi będzie stało, ten grochówka będzie na boku i sztandary, że teraz się na milicję. Pokazał mafii teraz, tak to. Nie zgadzamy się. Ja akurat pokażę, cieszę się, że na tej serii i tak fajnie lecę do przodu. Mega mnie to. Zrąbałem. Kopa zasadzę to. Zrąbałem, bo nie spodziewałem się, że tutaj, jeżeli chodzi o nawóz, to... Tak mało przyjmuję, więc za dużo mogę tego tysiączka tylko wziąć. 400 kilo zostało jeszcze, jakby tam ktoś chciał.
No ale nic, no, darmo pakujemy. No 400 może to sobie wziąć, nie? No żarty, ja to przyjadę. Co sam ja to przyjadę. Co żartujesz? Za darmo. Ale weźmiemy w 100%. Darmo to tylko wiesz, możesz. No, nie można to pierwszy ten lepszy teraz po to. No bajać to. Witasz, będzie miso na niedzielę. No. Już się tepam. A ja najważniejszą rzeczą dzisiaj muszę sprawdzić sobie. Oczywiście, czy się tu usadowić w moim Holandku. Znaczy, mam spod siostra, nie widać go. Widzę, że tu mnie ktoś przez drogę przechodzi. No gdzie idziesz? Ruszaj się. Nie mam czasu, ja tu nowym nabytkiem jadę. Co? Bramkę mi tu robi. Liczę, że akurat na następny sezon. Rozłóż kolczatkę. zakupię sobie właśnie ten piękny zestawik. Ale wracając do tego, co Bolek powiedział, no ja się cieszę, że się rozwijam aż tak, że już mogę sobie kupować lepsze maszyny. Nie mogę stać w miejscu, że się tak wyrażę. Ale czterometrowym na. Jak coś. Ja wam dam! Nie będę czterometrowym siewnikiem męczył się na polach, gdzie mam po 3-4 hektary. A tu będzie naprawdę całkiem fajnie. Widzę właśnie tam mocne kopanisko jest, nie ma to tamto. Nie opierdziela się. Ludzie nie chcą przyjść do roboty, nie te czasy. Jesteśmy na... Kilka kopsów zostało do pozbierania. Tartaku. Ale to Adam w Passata zaraz przypierdzieli. Nie no, co ty tato. O, ty tam jedziesz, ja cześć. Ja pierdziel, jaki wielki. Cześć. Pociągnie, trawnie, trawnie. No właśnie to jest najważniejsze, że... No dlatego biorę na testy, żeby sprawdzić, jak on sobie z tym wszystkim poradzi. W ogóle. Nie no, co ty. Akurat tu, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie mocy i ciągnik, to powinno być git, nie powinno być problemu, ale wiecie, jak to wszystko wygląda. Rozkładamy bestię, zmieniamy tutaj na soję. Czy nie mogę zmieniać, jeżeli jest podczas rozkładania się? Ja trudnie pracownika, mam nadzieję, że nic nie odpierdzieli. Ty, kurde, nie zwracałem uwagi. Ja mam zatrudnionego. Czekaj, tak? To się no całą leczkę już nie działa, czyli czek, tak? Na razie nie mogę zmienić tego. To jeszcze mikro do soi, tak? Nie mogę zmienić pszenicy na coś innego. Grywaliśmy mod na tego Y coś? Nie, bo nie dało się robić ostatnio, więc może, na pewno że... nie. Ale zezwól na tworzenie pól? No i tym pięknym akcentem jesteśmy z powrotem. Mieliśmy malutki problem z modem, oczywiście z do... tutaj zabawy, czyli ten field creator. Tak przeczuwałem, ale liczyłem, że to jest coś innego i dlatego mi oczywiście siewnik nie mógł zmienić materiału siewnego. Dlatego krótkie cięcie. Też ta nasa wyrzuciło. Dlatego ta nasa wyrzuciło. Ale właśnie w tej sekundzie wszedł. Witam Hello. Serdecznie na odcinku. Hello. Ta nas jest. Raz jest, raz go nie ma, ale ważne, to? Że jest. My nagrywamy, więc bija już. To? Bardzo mocno. Bardzo, żebyś mnie tylko rozumiał. A na przez kolczatkę przejechał już, czy nie? Ja już sieję, mordo, ja już daję tak czadu, bo straciłem niestety tylko czasu. I to mnie boli najbardziej. Leci. Najważniejsze, że New Holland daje radę z tym siewnikiem. Może i trochę nerwów było na początku, ale wszystko git. Nie, chyba, ale dzisiaj serwer? Chyba taki dzień, taki specjalny, co? Zmieniłeś się na serwer, jakiś inny daje. Nie. Na Rosji chyba sobie. Na Rosji. Co, nie ma tego? No, wcześniej był gdzie indziej. Szukałem tam. Na Rosji, że szukał indziej. Mordo. Ja nawet nie patrzę, gdzie ja wchodzę, gdzie jakoś przyzwyczajenie trafiam. Dobrze, mordo, że ty dochodzisz dobrze. No tak, to zabrzmiało tak dziwacznie. Siejemy sobie w tą stronę, bo jest... proszę bardzo, co my tam jest, mamy? Jest, właśnie, zobacz. Boże, dej na ziemniaki. Pierdolną. Kukurydza gotowa. Jemy w tym sezonie 8 ton. Zapotrzebowanie za 3 lata weźmiemy. Więc po grubości. Siejemy sobie w tą stronę, bo jest lepiej po długości i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Siadałem się nie złości jego gotowości, tak? Najgorsze jest to, że nie mogę jeździć tutaj na GPS-ie, bo to pole jest tak krzywe, że... I dobrze, bo już byś miał załatwić. No. GPS na takim początku serii niemożliwe. GPS na takim... To kosztuje kupę pieniędzy. A ty w MTZ-cie nie masz? On ma GPS. Ma TV licencję w MTZ-cie. Czy dzisiaj rano nie puka ci ktoś do drzwi? O TV licencję? Szkoda. Dzień dobry, ma pan TV licencję w MTZ-cie. Proszę płacić grzywnę.
Grzyb na wysokości 3000 zł. I ta nasza odpowiedź, nie kur... Nie, w górniku. No dzisiaj akurat... Dzisiaj to czytaliśmy, czy wczoraj? Wczoraj. Wczoraj to było. Więc tak po grubości. O, jak szybka synchra tu była! Cyk, cyk, myk, jestem w szoku. Puścić. W porównaniu z tym, co dzisiaj było, to naprawdę jest grubo. Cześć, chłopaki, co? A żyje się cały czas na przodzie, systematycznie. Dojdzie mi się, jak coś, mordo. Ja dobrze sobie tutaj pójdę. A mój pracownik stwierdzi, że musi wycofać do połowy pola i... Twój pracownik powiedział, że jak nie ma szefa, to wali na wszystko, tak? I taki był. Niech obchodzi cię. Czemu napisałeś cię? Nie wiem, bo tak chciałem. I ty jesteś kurde niezły. Okej, nara. Nie pisz do mnie, nku, napisz mu sam. Wiedzie git. No tak ogólnie tutaj to pole jest najnowszym moim zakupem. Zakupiłem sobie... Nie jest moja minimapka. O! Pole 135. Myślę, że nie dostaniesz. 135 i 136 do mojego tutaj pola. 137, które były. Ty masz pole? Chyba tutaj 3 hektary w kawałku są. Prawdopodobnie. Nie liczyłem dokładnie. Teraz nie mam czasu, bo muszę nadrabiać. Muszę mocno tutaj siać. Kurczę, ten odcinek miał o wiele inaczej wyglądać, ale wyszło jak wyszło. Ważne, że wszystko działa. Miałem też sprzedać wam koniki na odcinku, ale wyszło coś innego. Wyszło na to, że nasze konie jeszcze nie są gotowe i to wszystko będzie... Mój się boi cały czas. Tak, twój nie wie, o co chodzi. Mój nawet jeszcze imienia nie został. Nie, a u Bolka uciekło. Rafałkowi jest tylko Rafa. Fafa Rafa taki trochę teraz jest. Fafa? Po głubości. Bolek jest Afał w domu? Nie ma syna w domu. Rachwałku to jest. Rachwałek to jest. Już jadę jakoś. To ja, jadź, jadźka. MF-em. Przyjedź. 2-5-5. Ale bądźmy będę tym kręcić, ja pierdzielę na gra. Wtedy pierwszy raz sprzedać ziemniaki, zobaczyć czy to w ogóle jest opłacalne. 5 zł pewnie dostaniesz. Nie denerwuj, nie. Ja nawet nie mam takiego zamiaru. Pewnie ci nic nie zapłacą w ogóle, bo nie mają pieniędzy. Tak, pewnie nie miałeś kontraktu na to. I mam. Nie przyjmą, bo zbyt brudne są. Nie są kopaczka tego na półobrotach, bałek 3800. Zbiornik tam mocno daje do połowy pola znowu. Moi pracownicy naprawdę dają radę, ja nie narzekam. Jestem zadowolony z moich pracowników. Chcę, że woli się cofnąć, niż porobić to ładnie. Niechaj tak będzie. No mi się tutaj, muszę uważać na tej drodze wykręcać, bo... Patera. Bo jak dobrze wiemy, tutaj jadą bardzo szybko. Żeby mnie nie zlinczowali. Na tym polu i na tym polu, no bo to jest jedno całe duże pole, wiadomo. I na polu 77 w tym sezonie będę miał soję, czyli około 4,5 hektara soi. To chyba całkiem dużo. O. Więc sprawdzi się mój przecudowny kombajn nowy, zakupiony już niedługo. Zdaje się, ktoś wreszcie się weźmie za ciebie i się skończy. Zakupiony ten kombajn będzie za 2 odcinki u Tanasa, na który już serdecznie zapraszam, bo tam zaczynamy żniwę. Halo policja, proszę przyjechać na Wolę Zabierzowską. Proszę przyjechać na Wolę Zabierzowską, bo sąsiad przesadza z zakupami. Ja jestem w szoku, bo nie spodziewałem się... To mi też, bo podjechał do drzewa i się cofał znowu. Do drzewa mi przeszkodziło. Jestem w szoku, że mi się tyle tutaj udaje zrobić, że tyle mamy zakupów i że wam się podoba ta gospa, naprawdę. Bo w komentarzach piszecie, że fajnie się rozwijam, fajnie ta gospa wygląda. Wam się nie podoba. Liczę, że mnie nie zjecie teraz za to, że tak teraz będę odstawał siewnikiem. No ale tak już mówię, no jeżeli idę w duży areał pól, no to bawić się małym ciężko, a myślę, że tutaj moi sąsiedzi może są hachmentami i tak próbują niby tam swoje zacierać te fakturki, żeby mu tam jednemu i drugiemu skarbówka nie wlazła tu i ówdzie, ale zobaczycie, że za parę odcinków jeden i drugi będą mieli na pewno patrzcie, też że wy macie pieniądze, siewniki. Tylko, że wy żeście pokupowali trochę pól, żeście pokupowali. Ja też, ja naprawdę liczyłem, że nie kupię, że kupię tylko jedno pole, a naprawdę mi się udało wyciłać tych pieniędzy całkiem spoko. A tam się sprzeda.
No bo sprzedałem bizona, sprzedałem teraz siewnik, posprzedawałem plony. Jeszcze udało mi się trochę właśnie uczułać rzepaczku tutaj z tego pola. Właśnie mordo, 15 przyjadę jak to. O 15, dobrze, jesteśmy umówieni. Czemu 15? A wycinasz tutaj. Fajnie się tam bawi te chłopaki. Fajnie się tam chłopaki bawią. Dym GPR-a, gdzie mam przyjechać. Wola Zabierzowska, ulica Pokrętna, Stara 6. Kartki 3 przez 4. Ja pierdzielę, 6 tysięcy. Stara budowla. O tam. Bo to bomba jakaś. Pika już na właśnie tej. Chyba wyjebie zaraz. Wyjebie zaraz. Pika i pika. Jeb. I sąsiada nie ma, to patrzymy, ja się tak odwracam, a tam taki grzybek. I chałup wysadziło całym gospodarstwa. Nie ma. Nie ma, może tragedii nie ma. No. Ale Bolek, wiesz, że możesz trochę uchachmęcić i żeby... Jak będziesz zmieniał kiedyś gospodarkę, to jakby, jak ci się znudzi, to żeby zarobić na ubezpieczeniu, podłożysz bombę, u mnie na przykład na odcinku wybuchnie i wtedy wiesz. Jak nowa, teraz zawołam i postoję. Nowa gospodarka będzie się aż miło tutaj robić. Wezmę creepera. Ej, ale jeżeli chodzi o tresowanie creeperów i wybuchy związane z creeperami, to zapraszam serdecznie. Jadę, mordo, zobaczę, czy dobrze ugniecione. Ja chętnie tutaj pomogę ze wszystkim. Sprawdźmy, czy dobrze wszystko nawozi. Przechamy w Polonacie, czy ten znaczek Unii Europejskiej na sklepie jest, nie rozwalałem te gwiazdki tam. Znaczek Unia, jest dobrze wszystko. Adam, ścieżki robisz? No. Żeś przejechał po moim polu? No. Jakoś zbytnio tego nie widziałem. Obok swojego traktora nawet przejeżdżałem, ale jeśli nie... Ja byłem akurat na minimapie i wtedy już widziałem, że ty jesteś na drodze, więc po... Niechaj tak będzie. Się tak wcześniej. Nie wiem, nie. Ja już na usługi tutaj dzisiaj zapisywałem. Ten. Ile ta nas to twoje kosztowało do tego? 2,5 koła. No to luźniutko, fajnie, bo tam to jest takie karakaństwo. No ja jeszcze wiem, że była to warki, jest, to chłopie. Nie tylko coś nie. A to w oryginale takie coś jest? No. No mini ładowarek. Tak, właśnie, ja wiem. Tam te bobkaty miały chyba takie. No jo. Szacun. To ścieżki się jest? Tak. Myślę też tak. Tak, na pewno. No nad nawozy się odwala. To jest znacznik. Co? Znacznik ci zapierdziela. To są po znacznikach widać. Nie, znacznik to... masz w ziemi i ci robi ten. Jo. No. Bo to widać, że to popatrz sobie, że to od znacznika idzie. Ale przecież ono mi nie ten. Znacznik mi nie zabiera. Znaczy skiby. No wiem, że nie zabiera, ale dziwne, że on tak robi. No bo tutaj wymaga tylko wapna, tak wyłączy, to wszystko jest i sieje? Sieje mi normalnie. Tylko po prostu znacznik może mieć, jak ty mówisz, jakiś problem. No, jakiś problem ma do mnie po prostu, tak? Ale raz jest, raz nie ma, nie wiem. Dziwne. Ważne, że jest git, tak? Ja reszty nie potrzebuję tutaj żadnych tutaj wygibasów. Ważne, że wszystko działa. You problem? No problem. A czemu ktoś mnie zatrzymał? Jak ktoś mnie zatrzymał pracownika? Pewnie ta na ZG. To jest dziwne, bo... Też wychodziliśmy z serwera. Cześć Adam, wyciąć ci drzewo? A ten jedzie, pokaż tego bobkata mi tu. Nie mam czasu. A ty dojedziesz na 15, masz 45 minut, co ty? 4 godziny? Ja u mnie jestem, nie są zamknięte do 15. To nie znam prędkości, mordo. No ale 45 minut chyba jechać nie będzie. Do 15 przyjadę. Ja podniosę do góry, żeby Bolek widział, że już jadę, pan. Pomachaj mu, ty. Paliłem. Ja, to ładowarka jest zarąbista. Musisz ręcznie tam pociągnąć, takie, żeby odpaliło to, czy co? Ja na tłoku siedzę jak coś tutaj, bo no właśnie. I coś. Teraz jak żeś tak już Bolek powiedział na temat znacznika, to ja może sobie sprawdzę, jak ten znacznik chodzi. Działa! Pyrkoczej nawet mi tutaj... Pyrkocze znacznik, jasna cholero. Dzięki do znacznika, aktualizacja, powiem. Czy to są... Dzięki Google. Czy to są... Gdzie ty masz ten pnia? Akcje związane z tym. Jedź tam... Z orką? Bo tak na początku pole. To wyglądało jakby 8-1, 8-2 pomiędzy. A by się nie dało? Dziadusz, tak? Przeorać ci mordy ziemniaki? Nie wiem, czemu mi tak cofnął do tyłu. Na jakim mam przycisku? Macham ci mordo. Znaczniki. Ej, zarąbiste to jest! Jeszcze PKZ taki kolor znalazłeś. Czy on jest oryginalny czerwony? Czy nie, czarny jest, ale był czerwony jeszcze.
Aha, to no to wam. po Ale zdrowiu. chodź zobaczyć, chodź odepnę, chodź zobaczyć. Nie, no nie no jest, czekaj, no nie jak jest jest źle jeszcze, nawet wiesz z co, tym. ja przyjdę. Dobra. Chodźmy Nie jest źle z tymi GD. znacznikami, Węże więc normalnie podpinają do tych. Pojeździmy Aha, się trochę znacznikami i poszacun. tak. Nieoryginalna ładowarka, a to No oryginalna ale jest widzisz, taka na podstawie zrobiona. musieli ją robić, żeby pasowała do tych Pole mi ostrzeszków. mrugło chyba, za bardzo się uciekłem ten. No kurde. No tam się nawrócił. Nie mieszczę się w tym. Co za 8182, cholerstwo. jo? Tak, 8182 pomiędzy. Dobra, nie ma problemu. Pierwsze jest od drzewa Cześć, bo twoja wyłączony halinka do mnie gospy. macha, nie wiem, Ale to jest ja ode co mnie tu? chyba. Na minutkę, bo zapraszam ja. Na Minutkę, na minutkę. mi bardziej na trochę litery poprzestawiałeś. Minueczkę. Śledzika powiedzmy, bo to kids. A to, to miała być ten. No. Śledzik na raz. Śledzik. Bujuło na paje. Herbatka, minutka i śledzik na raz. Fajnie tam się sąsiedzi bawicie, dobra, naprawdę. Tego. Tylko człowiek, ej, ale teraz chociaż pokazuje, jak ta seria jest zrobiona. No bo jak wy pierdzielite jakieś tam minutki śledziki, a tylko ja człowiek zapierdzielam w polu ciągle i potem się dziwita, że ja mam dużo pieniążków. No, no i ciągle zmieniam. No zarabiam, tak, a nie jeżdżę po minietkach. W halinkach. Poszłeś, to nie mam czasu. No nie mam czasu. Pozdro, ale zarobiście, to się zapina. Kurwa, przetnę zaraz. Weź wytnij ten dzień. Proszę bardzo. Chociaż znaczniki będą się z czasu. O, jak to ubywa teraz? Ona nie na raz tym... urwało, tylko pół pień, po kawałku. Urywa na pół pieńka. Ej, weź tam siadowi, kiedy ciągnik przetnij. Ej, przestań, przestań lagować, bo dostanę. Cicho. Jest coś najgorsze, że... O, jest drugi pieniek, mam. Czy jest najgorsze? No. Kurwa, piła się zatępiła chyba. O, znikło. Ja na Dobra. F400 sprawdzam, co pieniądze. Ej, co jest? Czemu mi nie chce się? Aha, no to się nie muszę pokazywać. No nie. Tu jest jak coś drugi. Dobra, jadę. To jak to zrobisz, to wjedź na łąkę. Na łące nie, tu masz pinka. To jest za dużo. Okay. To je tu. Jedziemy. To je tu. Tu widzisz? Co je na łące tu, stoję tam. Gdzie? Na łące Dobra, tu. Widzę, no. To tu przyjedziesz i jeszcze jest jedna chyba. Kamerę muszę chyba trochę obniżyć w dół. Na środku pola tu jest jeszcze Jeżeli jeden. Chodzi o free trucka, bo mi... Gdzie, na tej łące czy co? Na łące łapać. I później tu na... Ja, pola. To chyba więcej ci zapłacę, jak będzie więcej, tak? Zapłać mu 2000. 45. Walnij mu fakturę VAT-owską. Więcej cię nie weźmie. Zaraz wrona skosza chyba. No, żeby mu się opłacało przyjechać, tak? Jak mu się to zwraca. Też myślałem o tym, na kupne tego, to wolę jemu płacić i... Będzie zawsze na wyłączkę. I tak miałem przyjechać, żeby ten... Żeby wycięciał u siebie pieniądze. No więc pasi, jeszcze przy okazji zarobiłeś, tak? No. Dobrze, nie ma problemu, jakby tam lubisz. Z jaką myślą to kupiłem? Żeby was katować na pieniądze. Ja was nie będę katować, to sam się... Ja se sam to zrobię. To ja sam was będę kantował. Nie masz takich pozwoleń na takie sprzęty, mordo. Ja se kupię. Tak, musisz zdać specjalne testy. Ja se atesty zdam. Gotyczne musisz zdać. Atesty. Musisz mieć GPRS-a, ja se zrobię. Ja mam w tym. W New Hollandzie, do New Hollanda se takie coś założę. Tak, nie, to musisz mieć w spodniach. Spodnie! Naganiacza takiego. Naganiacz w spodnie. Taki bydlak śmierdzi, to nasa w sam raz. Pewnie angielskie atesty muszę mieć do tego, co? Tam możesz wysiąść, chłopie, bo nie mogę go znać. Dobrze, naganiacza nie, a, dobra, spójrz, nie możesz znać. Nie możesz go znać, bo to nie za, nie nie za duży bydlak. Na GPRS-ie mnie wyszukiwało. Kiedyś cię znajdę. Już nie będę szukał cię. Ale paski fajne takie porobione. Jakby przesuszało już. Przesuszaj to są dreny. To dreny robię, naprawdę, nie wiedziałem. To już mogę schować. Chciałeś wykopać coś? Trzeba? Nie, no, teraz się kopałem. Naprawdę ładnie, proszę państwa, tutaj się dzieje. A my sobie pojedziemy no, rzeczywiście. Teraz tu. Naprawdę jest się czym chwalić. I będziemy sobie, zasiejemy sobie najpierw ten klin. Dobra, ostatnie pole. Właśnie chyba. To pole teraz tak to dziwnie trochę wygląda, bo tak jak po gości w tą stronę. Jeszcze. Tu jest potem taki na klin. Na polu jeszcze to było? I tak 2 na 10. Będziesz widział, tam było po jęczmieniu. 45. Rozróżniam. Będzie taka trawka na środku. Dobra, będzie. Dobrze, tutaj u sąsiada tam jakieś chwasty rosną. To mogę sobie wjeżdżać na jego pole. No, że tu nawet nie przyjechał w tym sezonie, nic nie zrobił. Mogę się pobawić trochę. Przejdziemy tak całą teraz do podłogości.
Pierdykniemy ala. Ala poprzeczna z tej strony. Dobra, mordeczka skończona, tak? Dobrze, już idę płacić. Musisz zapłacić kaucję. Nie. Kaucję. To nie, to ja już dziękuję. Proszę oddać te. Proszę oddać pnie. Proszę oddać pnie. Ej, ty, trzeba było mu tak zrobić. Wie pan co? A ja jednak nie chciałem tego. Masz na zachętę, żebyś kiedyś jeszcze. Dobrze, wjechał. Dziękuję, ja już jadę. Zajęło ci to godzinę za taką masz stawkę godzinową? 400, widziałeś? 400 za godzinę? Proszę w Anglii tyle nie zarobisz na godzinę. Nie. No. Dniweczka taka tylko. Kurwa, jutro przyjeżdżasz cały dzień, wycinasz u mnie pniaki. Ja nie chciałbym balek na twoim miejscu, bo trochę byś stracił pieniędzy. Mam 190 tysięcy. Czyli mówisz, że taki trochę bumper z ciebie, tak? Będziesz... No ale to wiesz, jak zacznie kupować, to zaraz chwilowo tego nie będzie, nie? No ja, jak kupię ten... Jak kupię kombajn, to już nie będę miał w ogóle pieniędzy. Ja robię, a tu pracownik, nie wiem, to odpierdzielają. Ja robię na Ukrainę, ty. Jest git. Daję za radę. Nie pierwszy raz robi chyba. No, ale na pewno ostatni. To na pewno. O Jezu, ten też się obolił. Boże, dobrze się burty złapałem łyżką. Już na boku to, byłem, nie? To by jeszcze się nie zapolił. Nie ma co się zapolić. Elektronika to się zapolić może, ale nie mechanika. W sumie ta nazwa, nic by mi się nie stało. Boże, w ten mikrofon do Gembers. Jak go słychać fajnie. Nie mam drzwi otwieram garażu, nie? Ten jak głos mieni, co za chory. Wariat, ty. Nie ma to tamto, ja tam sieję na pełnej. Obkliptali byśmy ją dezatabilatał dalej. Obkliptali go. Ale wykopki mordują ciebie pełną parą. Pociąg na stacji Kraków Bydgoszcz ma godzinę opóźnienia. Przepraszamy. Jak taka spokojna pani Jadzia. Fetka. No może ja podepnę. Ty weź zobacz, czy ci pójdzie to. Jakby ci poszło, to cię wynajmuję dalej, nie? Na pewno, bo chciałem pół podczepić już. Nie. Szkoda, bo bym cię wynajął, nie? Patera. Nie no, weź zostaw. Patera. Ale te paski na polu rozwalają system, nie pani. Fajnie to wygląda. Nie mam czasu, człowieku, daj mi spokój. Pomysłowe. O, a dobrze mnie nawróciłeś. Nawrócił go. Nawróciłem Mafię Solec, masz tam nazwę odcinka. Nawróciłem Mafię Solec na złą drogę. Tyle z twojego nawracania. Dorałem drogę, o. Akurat do Thanasa i to... Do Thanasa i jego pracowników to pasuje. Właśnie o to chodzi. Więc fajnie, fajnie. Brak miejsca na nowe pole. Brak miejsca na nowych pracowników. Nie mieszczą się studni. Nie mam w domu. Gazuje skubanie z ich. Nie mam no, brak miejsca piwnicy na nowych pracowników z Ukrainy. Saszka? Saszka, cicho, bo sąsiad już wie, że ty jesteś. Ach jo. Nie, dobry, dobry. Saszka, dobry. Ty robotaju, a nie gadaju. Robotają i gadają na Ukrainie. Ociągają na Ukrainie. Myślę, że nie. Nie? Nie chowałby ich do piwnicy wtedy. Dawamy jej zjazd w ciągniku. Masakra, nie spodziewałbym się. No może śmierdzi. Ej, nie spodziewałbym się, że pole. Nie, będę jedno pole cały odcinek siał, co nie? A niby. Nie spodziewałbym się, że będę kopał 15 odcinków. Ja po żniwach zaraz. Niby, ja niby wszystko ja tak fajnie piękne. Mam. Ja po żniwach kopalnie, jak coś za długo. A ja zaraz jadę dalej. Zaraz będę miał posiadach już. Niestety musimy dzisiaj trochę skończyć wcześniej. Nie będzie 40-minutowego odcinka, bo ja muszę zwijać po nowe... Będę do ginekologa. Z tobą chyba. Po nowe tutaj rzeczy związane z rolnictwem. Muszę kombinować, jakoś zarabiać pieniążki, tak? Nie. Jakieś dotacje unijne sobie zahachmęcę, żebym miał na... Nagrałeś to bolek? Tak, mam na wszystko. Pisane nawet mam. Mam protokół, ja zapisałem. Zapisała pani? Zapisała pani. Wolne sądy. Zapisała pani? Nie. Na razie. Słowskiej się widzimy, nie? No. W tym, w sądzie rodzinnym cię mogę tylko widzieć nic więcej. Dawaj alimenty. Będziesz chciał, to ci mogę tam. Tak. Dawaj alimenty. Dawaj auto. Ale tam jadę na pełnej auto. Tutaj. New Holland nie daje rady już, co nie? Sąsiadka moja też nie właśnie. Jak ta nas przyjechał, to się nie dziwię. Dawaliś ta biedna kobita przeżyła? Nie, piłę musiałem naoszyć. Sąsiadce?
Teraz pytanie, czy piła tempa, czy sąsiadka? Ty wiesz, która sąsiadka? No ta, co wszystkim daje. No która? No ta, co się odmówiła. Sąsiadka już jest tempa, bo ja piłem i ostrzyła. Ja pierdziele, jaki patologiczny odcinek, Osaka. Już dawno takiego nie miałem. Chyba wracamy na dobre tory. Wracamy na dobre tory, pewnie jutro mi go zablokuje. Ja jadę na Mokotów zaraz. Jeżeli chodzi o jechanie na Mokotów, to liczę, że dojadę na kolejne pole i będziemy się żegnać. Jechałem 2 godziny temu, a Adam chciał. Ja teraz Adam się dalej. No zobacz, ile ty zarobiłeś, a on nic. No właśnie. Czy ja wiem, czy nic? Zyskałem 3 hektary pola. Nie, to już dalej wiadomo, nie będę już tutaj kombinował. Aż bo dopuścił, aż chłopaki z tartaku wybiegli. Oni wiedzą, o co chodzi. Oni czaczaczają bazę. To są Czeczeni. Czeczeni. A na pas lotniczy zrobił na podu chyba. Ja tutaj im robię... To są takie te dreny porobione. Co chwilę. Co meter. Co meter. Żeby to się wszystko zgadzało. Więc jest naprawdę git. Meter. Ważne, że zasiane jeszcze na pewno... Tak, na koniec sprawdzę wam, ile dokładnie tutaj tych hektarów mamy. O, ja już pisał się ten zestaw, ale trochę żeśmy się pośmiali teraz z tymi tak moimi sąsiadami kochanymi. Oprócz tego, że robi te dziwaczne paski, które nie zmieniają z jednej strony faktu tego, że tam coś mi się pogarsza. Wszystko jest git, tak? Nie. Zasiane, nawiezione na fula z podsiewaczem, to się liczy. I to jest najważniejszy plus. Teraz sprawdzamy, ile mamy tutaj. 0,75. O, to bardzo chętnie. Wiedziałem, że to powie. To już w tym momencie mamy około 2,10. Tak, coś w tym momencie, tak? Coraz więcej. Ostatnio miałem w portfelu. 2,10. 3, czy tak mówiłem, tu jest 3 hektary w kawałku. Plus to pole, a to pole ma... To pola? Czyli ja mam 4,6 hektara soi. Grubo. Naprawdę grubo. Myślę, że z tego może być fajny zarobek. Się zdaje, że na tamtą część mapy to chyba ta zaraza pójdzie, mi się tak zdaje. To. Oby nie, bo... A to obok też są twoje, więc jak pójdzie na moje, to na twoje też, mordo, spokojnie. Na moje nie, bo... Moje są pod ochroną. Chyba... nie powiem pod czym. Dziękuję wam serdecznie, wybaczcie, że niestety dzisiaj musiał być taki trochę krótszy, no ale jak nie jeden problem, to drugi. Naganiacz. Jak nie naganiacz, to co innego. Niestety mieliśmy trochę mało problem, ale liczy się to, że nagraliśmy. Dzięki serdeczne, zostawcie jak najwięcej łapek w górę, piszcie w komentarzach, czy wam się podoba taki zestaw na kolejny sezon. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Cześć! Cześć.